Witam serdecznie. Nazywam się Łukasz Wysoczański. Rocznik 84. Niedługo przypadają moje 38 urodziny, jeśli dobrze liczę. Za 2 tygodnie przybiega również trzecia rocznica diagnozy cukrzycy typu 1. Jestem cukrzykiem typu 1 zdiagnozowanym, jeśli się nie mylę, a spojrzę sobie dokładnie, 25 września 2019 roku. Opowiem Państwu pokrótce moją przygodę z tą chorobą, natomiast zanim to nastąpi takie pierwsze pytanie, kto z Państwa ma u siebie lub u członków swojej rodziny stan przedcukrzycowy, zdiagnozowaną insulinooporność, cukrzycę typu 2 czy cukrzycę typu 1? Bardzo proszę o rączkę do góry. Okej. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ w mojej prywatnej opinii to jest rzeczywista czy prawdziwa epidemia naszych czasów. I teraz parę słów jeszcze o tym chciałem powiedzieć. Ale zaczynając jakby od mojej historii. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że praktycznie z dnia na dzień straciłem jakby siły, to znaczy, że bardzo, bardzo zapadłem, jeśli chodzi o taki stan psychofizyczny. Na zdrowiu bardzo... Ja jeździłem 12 mil w jedną stronę do pracy rowerem. To jest jakieś, nie wiem, 18 kilometrów. I w pewnym momencie po prostu ja nie byłem w stanie już dalej tego robić. Ponadto pojawił się częstomocz, czyli częste wizyty do toalety w ciągu dnia, szczególnie w nocy. Straciłem w przeciągu paru tygodni, nie wiem, 8 kilo i coś po prostu było nie tak. Więc poszedłem do lekarza, lekarz wykonał podstawowe badania. Ja w tej chwili mieszkam w Szwajcarii, natomiast wtedy mieszkałem jeszcze w Anglii. I w Anglii to wygląda w ten sposób, że jeżeli po badaniach wszystko jest w porządku, to nikt się nawet nie pofotyguje, żeby oddzwonić do pacjenta. Tak? Natomiast wyglądało to w ten sposób, że ja oddałem mocz i krew rano w przychodni. W przeciągu 2-3 godzin, akurat miałem wyłączony telefon na milczy, miałem włączony. W przeciągu 2-3 godzin próbowano się ze mną skontaktować 5-krotnie. Także oddzwoniłem do przychodni, oni powiedzieli, że mam natychmiast stawić się w przychodni. Natychmiast. Pojechałem z powrotem do przychodni, lekarz powiedział, że najprawdopodobniej mam cukrzycę typu 1. Ogromny szok z mojej strony, ja nie chciałem w ogóle przyjąć tego do wiadomości, natomiast powiedziano mi, że mam natychmiast jechać do szpitala, gdzie wykonają szereg jeszcze dodatkowych badań, żeby potwierdzić to. No więc udałem się do szpitala, lekarz mi powiedział, że tam będą już mnie oczekiwać, nic takiego nie miało miejsca, po prostu nikt nie wiedział, po co ja w ogóle tam jestem, dlaczego ja tam w ogóle jestem. Także sam musiałem nawet dotrzeć do tej sali, gdzie jakby przyjmują pacjentów. Potem się dowiedziałem, już po paru miesiącach, no, że miałem ogromną dozę szczęścia, dlatego że byłem o krok od tak zwanej kwasicy ketonowej, czyli stanu, który zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu pacjenta i w około 50% przypadków kończy się śmiercią. Więc siedzę sobie na tej izbie przyjęć, oni pobrali ode mnie krew i mocz. Patrzę, jak pielęgniarz, który się mną opiekuje, spogląda na mnie coraz bardziej uważnie i co chwilę podchodzi się, pyta, jak ja się czuję. Ja mówię, że się bardzo dobrze czuję, tylko po prostu pić mi się strasznie chce. To jest też jeden z symptomów cukrzycy typu 1, że po prostu oprócz częstomoczu ma się ogromne pragnienie. Potem przyszedł lekarz, młody jakiś lekarz i podsłuchałem rozmowę właśnie z pielęgniarzem. Powiedzieli, że mam HbA1c na poziomie 13,5%. Ja nie miałem żadnego pojęcia, co to w ogóle oznacza. Natomiast lekarz po prostu jakby potwierdził diagnozę, że jest to cukrzyca typu 1. Zawołał pielęgniarkę. Pielęgniarka wykonała pierwszy zastrzyk z insuliny w brzuch. Dała mi zestaw różnych ulotek i generalnie powiedziała, dała też zestaw do mierzenia poziomu stężenia glukozy we krwi. Powiedziała, jak wykonywać samodzielnie zastrzyki. Dała mi ten cały osprzęt i powiedziała, że wyślą mi list, gdzie zaproszą mnie na szkolenie dla cukrzyków. A na chwilę obecną powiedziała, że proszę się trzymać w takich ramach stężenia glukozy. No i życzyła mi powodzenia. I tak to więc wyglądało i ja o własnych siłach tego samego dnia wyszedłem ze szpitala. Nic nie jadłem cały dzień, bo rano byłem na czczo, więc pierwsze co zjadłem, to zjadłem tak zwany angielski Cornish pie, to jest takie ciasto francuskie, a w tym cieście francuskim kawałki mięsa z sosem. No i ta glukoza poszybowała jakieś 120 na, nie wiem, 250 czy 300. W tym momencie już wiedziałem, że coś jest nie tak. Rzeczywiście chyba jednak mają rację. Z racji tego, że ja jestem dosyć takim specyficznym człowiekiem, to znaczy ja jestem absolwentem co prawda liceum ogólnokształcącego, ale dwukrotnie uhonorowanym stypendium prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w kraju, czyli jeden z 500 uczniów w całej Polsce z najlepszymi wynikami liceum. Potem studiowałem w Niemczech i Holandii. Pracę zawodową rozpocząłem w Anglii w przemyśle chemicznym. Ja nie jestem umysłem ścisłym, skończyłem zarządzanie na niemieckiej uczelni. Więc biegle władam językiem angielskim i niemieckim. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pochodzę jakby z takiego domu, z takiego środowiska, gdzie nie bierze się danego słowa za dobrą monetę, tylko też samemu drąży się temat trochę dalej. No ja po uzyskaniu tych wszystkich informacji ze szpitala oraz z tych ulotek, które, czy tam książeczek, które dostałem, zacząłem wyrabiać sobie jakby własną opinię o tej chorobie. I to, co zauważyłem, to dysonans poznawczy pomiędzy tym, co głosi personel medyczny, a tym, jak reaguje nasz organizm, czy mój organizm jako chorego pacjenta z cukrzycą typu 1 na zalecenia, jakie się promuje. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, czy raczej u mnie to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że jakby z założenia przyjąłem, że skoro mam cukrzycę, to znaczy, że powinienem zminimalizować ilość węglowodanów w diecie ze względu na to, że po prostu one są przetwarzane do postaci czystej glukozy w organizmie. I praktycznie z dnia na dzień, jeszcze nie wiedząc nic o doktorze Bernsteinie, o protokole doktora Bernsteina, diametralnie zmieniłem swoją dietę do tego stopnia, że zacząłem żywić się praktycznie od dnia diagnozy tylko i wyłącznie produktami odzwierzęcymi, mięsem, nabiałem, jajami oraz wtedy jeszcze nie wiedząc dokładnie, to było trochę tak po ciemku, po omacku, surowymi warzywami. I ta glukoza była na całkiem dobrym poziomie. Bez wszczepiania insuliny, dlatego że może część z Państwa wie, wygląda to w ten sposób, że na początku diagnozy i wstępnej insulinoterapii choroba się cofa. O tym może powiem trochę później. No niemniej, według establishmentu medycznego moje cukry w przypadku mojej choroby powinny być w zakresie 70 do 180 przez całą dobę. Normoglikemia rozumiana przez wszystkich tak samo, czyli zdrowy poziom glukozy to jest między 70 a 100. Co to mniej więcej oznacza, że jeżeli Państwo przestaną jeść węglowodany przetworzone przede wszystkim, to Państwa poziom glukozy zawsze będzie w granicach 70-80. No czasem być może, jeśli zjedzą Państwo trochę owoców, to skoczy do 100, ale w gruncie rzeczy on będzie cały czas na płaskim, stałym poziomie 70-100. Można to porównać do prądu w mieszkaniu, gdzie ten prąd jest po prostu cały czas w stałym napięciu. I tak też działa nasz organizm, tak też funkcjonuje nasze ciało, że ta glukoza musi być na stałym, niezmiennym poziomie. To, co się dzieje po spożyciu wysoko przetworzonych posiłków czy pokarmów, które funduje nam przemysł spożywczy, to ta glikemia wyskakuje rzeczywiście poza ten zakres. Niemniej, jakby wracając, ja przy pomocy tej diety, którą jakby sam sobie ustaliłem, miałem te cukry rzeczywiście względnie bardzo dobre, tak jak u zdrowej osoby, tak jakbym po prostu tej cukrzycy nie miał. Po tygodniu zgłosiłem się do pielęgniarki, nie, przepraszam, do dietetyczki. Pierwsza była dietetyczka. Ona dowiedziawszy się, że ja nie jem w ogóle węglowodanów, że w zasadzie jem tylko warzywa surowe i mięso i ryby i tak dalej, stwierdziła, że ja robię sobie krzywdę i że powinienem zacząć jeść kaszę, makarony, ryż, ziemniaki, że nic mi nie będzie, przecież od tego mam insulinę, którą mogę sobie wstrzykiwać, żeby to kontrolować. Niestety to nie jest do końca prawda, dlatego że ta insulina, którą cukrzyk sobie wstrzykuje, on ją sobie wstrzykuje w tkankę tłuszczową. Natomiast ta insulina, którą wszyscy zdrowi ludzie produkują, ona trafia bezpośrednio do krwiobiegu, więc jej efekt na glikemię jest natychmiastowy. Podczas gdy, jeżeli ja sobie wstrzyknę insulinę, w zależności od tego, jaka to jest insulina, jej czas działania rozpoczyna się od około po 15 minutach najszybsza. Trwa taki zastrzyk, znaczy jego moc działania trwa powiedzmy od 1,5 godziny do tam 8 godzin załóżmy. Zależy też jaki typ insuliny, natomiast jest to nieadekwatne w stosunku fizjologicznie, w stosunku do tego, co nasz organizm robi z pokarmem. Na szkoleniu, które miałem w Anglii, doznałem szoku, horroru, jak wszedłem na tą salę, a tam tych cukrzyków witały pielęgniarki i dietetyczki. Herbatą, kawą, oczywiście z cukrem, do tego jakieś tam ciasteczka, oczywiście też wszystko słodzone. Wykład ten, to był chyba dwudniowy albo trzy, już wtedy nie pamiętam, dwu- albo trzydniowy kurs i takie główne przesłanie to było: możecie żyć tak jak wcześniej przed diagnozą, możecie tak samo jeść, po to macie tą insulinę, żeby sobie radzić z wyrzutami poposiłkowej glikemii. Niestety nie jest to prawda, ponieważ, tak jak już powiedziałem, nie da się nałożyć wykresu glikemii poposiłkowej, wyrzutu glikemii poposiłkowej tą insuliną zewnętrznie wstrzykiwaną, jeśli chodzi o węglowodany, o posiłki węglowodanowe. Kończy się to tym, że takiego pacjenta wrzuca się, a raczej nie wrzuca, tylko wtłacza się w tak zwaną huśtawkę hipo- i hiperglikemii, czyli te cukry po prostu to jest jedna wielka sinusoida. Efektem tego jest ponad pięciokrotne zwiększenie ryzyko chorób serca i układu sercowo-naczyniowego. Także ludzie, którzy podążają zaleceniami medycznymi, skraca im takie postępowanie życia średnio jakieś 15-20 lat, dlatego że po prostu organizm nie jest w stanie sobie z tak dużymi wahaniami poziomów glukozy poradzić. I teraz ja po jakichś 2-3 tygodniach stosowania takiej diety zacząłem jakby głębiej wchodzić w temat, to znaczy widząc, że te zalecenia, które proponuje mi establishment medyczny, który proponuje mi moja dietetyczka, które proponują mi mój lekarz prowadzący, nijak ma się do tego, jak ja obserwuję swój organizm. Więc zacząłem po prostu szukać więcej takich informacji już czysto naukowych. I metodą jakby wujka Google doszedłem do wielu prezentacji, gdzie opisuje się, jak skuteczna jest dieta ubogo czy niskowęglowodanowa w przypadku kierowania cukrzycą typu 2 i insulinooporności. I zauważyłem, że rzeczywiście to się wszystko sprawdza. Rzeczywiście jest dokładnie tak, jak oni w tych wykładach, czy to będą uniwersyteckie wykłady, czy to będą typu tam TEDx, czy tak jak my dzisiaj mamy konferencję, tak to wygląda. I wszędzie, w każdej z tych prezentacji zawsze pojawiał się wątek doktora Bernsteina. No więc ja sobie tą książkę doktora Bernsteina zakupiłem i ją przeczytałem. I to był moment zwrotny, dlatego że wtedy dopiero zrozumiałem, czym jest moja choroba, wtedy dopiero zrozumiałem, jak funkcjonuje, jak wygląda fizjologia ludzkiego organizmu. I podążając tymi zaleceniami, udało mi się zejść z hemoglobiny glikowanej na poziomie 13,5%. To są, zaraz Państwu powiem, jakie to są średnie cukry. W momencie diagnozy średnie cukry, już moment, 340 mg na decylitr. Okay? I w momencie podążania tymi zaleceniami miesiąc później to jest 260 mg średnie cukry z hemoglobiny glikowanej. Jeszcze dodam, że ten marker hemoglobina glikowana, on mierzy stężenie, średnie stężenie glukozy z ostatnich 3-4 miesięcy. Także to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że miesiąc później już miałem 260 średnie cukry według hemoglobiny glikowanej, jeszcze miesiąc później 200, jeszcze 2 miesiące później 128. Po 9 miesiącach od diagnozy moje średnie cukry to było jakieś 105. I jeszcze rok później, czyli mniej więcej 14 miesięcy po diagnozie i te cukry się nadal tak utrzymują, bo podążam tym protokołem, są w normie. To znaczy, że idąc do lekarza i robiąc mi podstawowe badania, tak jak zawsze lekarz robi, on nie jest w stanie powiedzieć, że ja jestem cukrzykiem typu 1. Po prostu nie ma takich narzędzi. Musiałby mnie zmusić do tego, żeby... Musiałby mnie poprosić, żebym ja cokolwiek zjadł. Wystarczy, że ja zjem cokolwiek i nie podam sobie insuliny i ten cukier po prostu rośnie. Także to jest najłatwiejszy sposób na poznanie, czy ktoś jest cukrzykiem typu 1, czy nie. I teraz tak, jak to wygląda z perspektywy pacjenta? Poszedłem na moją pierwszą konsultację do szpitala. Prowadziłem jeszcze wtedy dzienniczek, jeszcze nie miałem wtedy tego sensora ciągłego monitorowania glukozy, gdzie przyczepia się taki sensor do ciała i on mierzy przez całą dobę poziom glikemii. I skanuje się telefonem taki czytnik i nie trzeba po prostu się kłuć co chwilę, no powiedzmy. Także to jest też taka wygoda. Ale jeszcze wtedy tego nie miałem. Szedłem z tym moim dzienniczkiem, gdzie te cukry były do 120, czasem 140 maksymalnie, ale to były takie cukry jak u zdrowej osoby, która je wysokowęglowodanowo. I oni mi nie chcieli w ogóle uwierzyć. Myśleli, że ja po prostu sobie dla draki wypełniłem ten dzienniczek jakimikolwiek wartościami. I pierwsze ich pytanie było, proszę nam pokazać swój glukometr. No więc ja im pokazałem swój glukometr. Oni przejrzeli ten glukometr przy mnie. Wyniki się zgadzały z dzienniczkiem. Także to było ciekawe zobaczyć ich reakcję. Drugie pytanie, jakie mi zadano, jak ja się odżywiam. No to im powiedziałem, jak ja się odżywiam. I wtedy pielęgniarka, która była tak otyła, że łatwiej było ją chyba przeskoczyć niż obejść, zaczęła mi coś tam tłumaczyć o żywieniu prawidłowym. Po czym ja powiedziałem, że ja nie mam zamiaru słuchać tych bredni. Po czym jakby pałeczkę przyjął lekarz i powiedział już takim bardziej stonowanym głosem i rozmowa potoczyła się trochę w innym kierunku, natomiast on wciąż zalecał mi jedzenie do 40% jakby kaloryczności z węglowodanów i stosowanie insuliny, dlatego że ja nie wytwarzam własnej insuliny. Ja przyjąłem to do wiadomości, natomiast powiedziałem, że ja będę kierować swoją cukrzycą samemu. I oni wtedy zaczęli mnie straszyć, bo to jest jakby standardowy protokół, że się straszy pacjenta tylko po to, żeby wymusić na nim no, przestrzeganie tej, a nie innej diety. Ja powiedziałem, że będę nadal się żywił ubogowęglowodanowo. Stanęło po prostu na tym, że to jest prywatna decyzja każdego pacjenta, jak on się będzie, czy ona się będzie żywić i do tego dostosowanie dawek leków. Także tak to wyglądało na pierwszej wizycie. Może powiem tak, półtora roku później, czy 2 lata później ja już byłem w Szwajcarii. Tak zmieniło się moje życie zawodowo, że w tej chwili jestem w Szwajcarii i poszedłem tam na pierwszą konsultację do szpitala, gdy lekarz zobaczył moją hemoglobinę glikowaną na poziomie 4,9%, to są średnie cukry rzędu 88 mg na decylitr, to zachował się jak bushman, który pierwszy raz zobaczył wodę z kranu. Tak to mniej więcej wyglądało. I zasadniczo na tym się kończą moje przygody z lekarzami, dlatego że oni nie są w stanie mi w żaden sposób jeszcze dodatkowo pomóc. Wszystko, co ja robię, to jest przestrzegam diety i no oczywiście jestem na insulinoterapii, więc jest to dosyć specyficzna insulinoterapia, o tym też chciałem parę słów powiedzieć, ale to jest być może nie ta konferencja, żeby wchodzić w szczegóły. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy lekarzach i personelu medycznym, czy ktoś z Państwa tu jest lekarzem? Okej. Także to nie jest wycieczka w Państwa stronę. To nie jest wycieczka w Państwa stronę, ja tylko mówię, jakie są moje doświadczenia i też zaraz opowiem o tym, jak to wygląda dalej w przypadku innych też osób. Teraz tak. Większość lekarzy, jeśli chodzi o tą chorobę, podąża odgórnie przekazanymi zaleceniami, ignorując po pierwsze fizjologię człowieka, po drugie, z tego, co się zdążyłem zorientować, nie istnieje coś takiego na studiach medycznych jak fizjologia żywienia jako przedmiot. Jeżeli, teraz mogą mnie Państwo poprawić, ci, którzy przeszli tą drogę. Oczywiście będzie w ciągu tam 6 lat studiów jakiś wykład odnośnie fizjologii żywienia, ale podejrzewam, że będzie to 1 godzina w ciągu 6 lat studiów. No, czyli jednak jest tak, jak mi się wydawało. I teraz tak, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że pracując zawodowo jako lekarz w systemie, a nie mówię tutaj o lekarzach prywatnych, tylko mówię o systemie, nie ma czasu na to, żeby czytać literaturę naukową, żeby się dokształcać. Jeśli ktoś to robi to z własnej niewymuszonej woli po godzinach pracy, więc jest to dodatkowy ciężar. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, w przypadku Polski, dlatego że mam bardzo dużo kontaktu z polskimi cukrzykami, lekarze nie znają zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. I to mówię tak, uogólniam, natomiast nie znają ich, dlatego że gdyby je znali, to nie zachowywali się w stosunku do pacjentów w ten sposób, jaki z reguły ma to miejsce. I teraz znowu uogólniam, natomiast tyle przypadków, jakie słyszałem, to jest jeden wielki standard, który się wpisuje w to, o czym ja w tej chwili mówię. Także to jest jakby kolejna rzecz. Dalej, bardzo często lekarze działają w konflikcie interesów. Jeżeli weźmiemy, wejdziemy sobie na zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2022 roku, pierwsze 2 strony, w ogóle jedna mała dygresja. Do roku 2020 na pierwszej stronie zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego istniała notatka, że niniejszy tekst jest tłumaczeniem oryginału z języka angielskiego i w razie jakichkolwiek błędów należy odnosić się do tekstu oryginalnego po angielsku. Także proszę sobie też to uzmysłowić. W 2021 roku i 2022 już ta informacja w zaleceniach nie jest umieszczona. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli weźmiemy sobie, bo tam na pierwszej stronie jest lista, na pierwszej i drugiej stronie jest lista profesorów, doktorów, którzy no jakby odpowiadają za te zalecenia. Jeżeli się weźmie, wpiszę imię, nazwisko takiej osoby w Google i zachęcam do tego i popatrzy na to, gdzie ci ludzie się udzielają, posłucha się tego, o czym oni mówią, to można już sobie jakieś tam zdanie wyrobić. Także zachęcam jak najbardziej do tego, bo to już daje jakby wskazówkę na to, że może dochodzić do konfliktu interesów. Na stronie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i też w zaleceniach jest informacja, że jeśli chodzi o informacje dotyczące konfliktu interesów, proszę po prostu wejść na stronę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i sobie te informacje znaleźć. Także to też zachęcam do tego, bo tych informacji tam nie ma. Po prostu nie ma. Jest po prostu tylko odnośnik, że można je tam znaleźć. No mi się nie udało. Mi się nie udało. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w przypadku stosowania prawidłowych zaleceń żywieniowych, które są w kontrze do zaleceń przekazywanych przez lekarzy, w przypadku cukrzyka typu 1 ilość wstrzykiwanej insuliny dobowa spada od 50 do 70% dziennie. W przypadku cukrzyka typu 2, podążającego zaleceniami doktora Bernsteina, w 70% przypadków pacjenci muszą odstawić leki całkowicie. Muszą, dlatego że w przeciwnym razie grożą im niedocukrzenia, które mogą być groźne dla życia i zdrowia, dlatego że można prowadzić pojazd mechaniczny i no i pod wpływem niedocukrzenia spowodować wypadek na przykład. Albo potknąć się na prostej drodze, rozbić sobie głowę. Okay? Także myślę, że Państwo już zaczynają rozumieć kontekst. Dlaczego te zalecenia są takie, a nie inne. Jeszcze inna rzecz. Jeśli Państwo sobie wejdą w internet i poszukają konferencji medycznych, jakiejkolwiek, to nie musi być diabetologiczna, jakakolwiek. I mogą sobie Państwo wtedy wejść na listę sponsorów. I tutaj wszystkie informacje są dostępne, wykłady są sponsorowane. Zachęcam, bo otwiera takie coś oczy, naprawdę otwiera takie coś oczy. Także to tyle w temacie bezstronności. Także trzeba mieć to na względzie, tak? I najważniejsza rzecz, nawet w takim przypadku, kiedy ta osoba naprawdę, w sensie ta osoba, lekarz, pielęgniarka, edukator cukrzycowy, o tym też za chwilę wspomnę, chce jak najlepiej. Jeżeli ta osoba sama nie ma cukrzycy, jeśli ta osoba sama nie nosi przez całą dobę dobowego monitorowania glikemii, to będzie głosić te poglądy, które firmy farmaceutyczne i przemysł spożywczy chce, żeby były promowane. Proszę też mieć na uwadze to, bo też o tym chciałbym wspomnieć, że mięsa, jaj, serów czy warzyw nie zobaczą Państwo reklam tych produktów praktycznie. No może serów trochę i mleka. Natomiast największe marże są na wysoko przetworzonych produktach przemysłu spożywczego. Mówimy tutaj o marżach rzędu 70-80% i ponad połowa wpływów jest przeznaczona z powrotem na reklamę. Tak? Także nigdzie w mediach nie znajdą Państwo, w tej takiej głównego nurtu, nie znajdą Państwo no, alternatywnej metody leczenia cukrzycy, dlatego że to oznacza odcięcie od wpływów. Tak? Mówimy przecież o tym, że jeżeli weźmiemy sobie takie płatki śniadaniowe z mlekiem, z mlekiem odtłuszczonym i do tego z jagodami, bo to jest takie fit, zdrowe śniadanie promowane teraz, to jeżeli człowiek ze stanem przedcukrzycowym, ja już nie mówię o cukrzyku, jeżeli człowiek ze stanem przedcukrzycowym zje taki posiłek, to jego glikemia, powiedzmy, jeśli była na poziomie 105 po przebudzeniu ze względu na efekt brzasku, rośnie do 250 spokojnie, bezproblemowo. Problem z tą chorobą, znaczy problem, to nie jest problem, dlatego że nasza fizjologia jest taka, że mamy określoną ilość komórek beta i nie można sobie lekceważyć tej choroby, dlatego że cukry powyżej 100 mg na decylitr są toksyczne dla komórek beta. To oznacza, że w przypadku przewlekłej hiperglikemii, jaka ma miejsce w przypadku cukrzyków typu 2 i 1, dochodzi do wypalenia komórek beta w procesie ciągłym, prowadząc po prostu do całkowitego ich zaniku. Natomiast utrzymując środowisko niecukrzycowe, w przypadku cukrzycy typu 2 ta choroba nie zanika, ale ulega remisji. To znaczy, że trzymając ten rodzaj diety, wykonując ćwiczenia fizyczne, tak można doprowadzić do takiego stanu, gdzie ta normoglikemia występuje. W przypadku cukrzyka typu 1 nie obejdzie się bez insuliny. Natomiast chciałem powiedzieć o tym dlatego, że lekarze bardzo często nie rozumieją tej choroby. Nie mają o niej zielonego pojęcia. Oprócz tego, czego nauczyli się w szkole czy tam na jakichś kursach, gdzie te kursy też są finansowane często gęsto przez firmy farmaceutyczne. Nie mają o tej chorobie zielonego pojęcia. Dlatego, że uczą się konkretnego protokołu, co należy robić w danym przypadku. Straszą pacjentów rzeczami, które nie do końca są prawdziwe i po prostu chcą, żeby podążano tym, co lekarz mówi, bez w ogóle jakiegoś zastanowienia. I żeby jakby to uzmysłowić, te cukry 70-180, tak, u cukrzyka, które są promowane jako super ekstra zakres, one gwarantują powikłania cukrzycowe, tak? To jest jakby podstawowa tautologia, jaka występuje, to jest to, że dlaczego, a może na odwrót, pacjent ma wysokie cukry, ponieważ jest cukrzykiem, tak? Okej, to jest pierwszy człon tego. I drugi człon tego jest, dlaczego pacjent jest cukrzykiem? Bo ma wysokie cukry. Tak wygląda logika tego postępowania. A rozwiązaniem jest, pacjent ma za mało insuliny na pokładzie. No dobrze, no to podajemy pacjentowi tą insulinę i nagle dochodzi do huśtawki, dlatego że ta insulina, która jest podawana, jest za mocna w stosunku do fizjologicznych zapotrzebowań. Do tego nie jesteśmy w stanie określić, w którym momencie posiłek zacznie być trawiony, w którym momencie rozpocznie się wyrzut poposiłkowej glikemii do krwiobiegu, a do tego insulina wstrzykiwana ma stały jeden profil, czyli w pewnym momencie się rozpoczyna, w pewnym momencie jest szczyt jej działania i w pewnym momencie się kończy. I to się nijak nie ma w stosunku do tego, jak działa nasz organizm. I po prostu to jest tak, jakby kroić chleb siekierą. Tak to mniej więcej wygląda. I tak wyglądają te wykresy. To po prostu jest góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Okay? Także to jest to. Także takie są doświadczenia, jeśli chodzi o zwykłego pacjenta borykającego się z problemem cukrzycy. No i teraz dalej. Jeżeli weźmiemy sobie, no już o tej branży farmaceutycznej wspominałem, jeśli weźmiemy sobie pielęgniarki czy tam edukatorów cukrzycowych, ja nie wiem, ile te osoby zarabiają w Polsce, natomiast podejrzewam, że jest również ogromna pokusa, żeby wspomagać się różnego rodzaju dotacjami właśnie z przemysłu farmaceutycznego. Te wszystkie szkolenia, kursy i tak dalej, podejrzewam, że ja rozumiem, ja wszystko jestem w stanie zrozumieć. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że ci edukatorzy cukrzycowi tylko wzmacniają ten przekaz. Także nie ma tutaj żadnej dychotomii, wszyscy mówią jednym głosem. Jeśli chodzi o dietetyków, osoba, która jest zdrowa, która nie ma pojęcia o cukrzycy, przechodzi jakiś tam kurs śmieszny, nie śmieszny, przechodzi kurs, dostaje dyplom, zostaje dietetykiem i powiela te same brednie wszędzie. Czyli mówię, że zamiast zwykłego chleba można jeść chleb żytni, że zamiast ryżu białego można jeść brązowy, że zamiast makaronu jakiegoś tam można jeść makaron jakiś tam inny. To nie działa. To nigdy nie działało i to nie może działać. To prowadzi do tych samych efektów, czyli do wypalenia komórek beta i postępu w chorobie. Bardzo często na forach internetowych, czy to na Facebooku, właśnie są te piękne przepisy, piękne zdjęcia tych posiłków. To jest droga do piekła. Ja to mówię z całą powagą sytuacji. Jeżeli ktoś ma już zdiagnozowany stan przedcukrzycowy, podążając zaleceniami takich dietetyków, którzy głoszą, że należy jeść według zaleceń lekarskich, choroba postępuje. Potem pacjent budzi się z taką sytuacją, że o, jednak pana czy panią źle zdiagnozowaliśmy, jednak nie ma pani stanu przedcukrzycowego, tylko to już jest cukrzyca typu 2. No, to nie jest prawda. Ta pani prawdopodobnie, czy ten pan miał prawdopodobnie stan przedcukrzycowy, podążając zaleceniami tylko sobie to pogorszył, no i wszedł w dalszą fazę choroby. Dobra, jedziemy dalej. Dietetycy już byli. Jak to wygląda na forach internetowych? Proszę zdać sobie sprawę z tego, że największe grupy fora cukrzycy, bo dlaczego w ogóle o tym mówię? Pacjent jest skazany na porażkę w momencie diagnozy. Pacjent jest skazany na frustrację, cierpienie, powolną śmierć w męczarniach i on próbuje, czy ona próbuje poradzić sobie z tym, jeżeli nie u lekarza, czy nie od lekarza uzyskać jakąś informację, bo ta wizyta jest 15 minut, a w ciągu 15 minut nic nie można się dowiedzieć odnośnie swojej choroby. To jest niewykonalne. Czy odnośnie fizjologii żywienia, czy cokolwiek innego. Więc oni wchodzą na te grupy fora cukrzycowe, gdzie po prostu zasięgają opinii innych cukrzyków, innych osób z tym samym problemem, tak? I teraz tak. Największe grupy cukrzycowe, czy dla cukrzyków w Polsce są zarządzane przez administratorów, którzy mają płacone przez firmy farmaceutyczne, tak? To jest, ja to mówię z całą powagą sytuacji, tak to wygląda, dlatego że ja byłem na tych grupach, zobaczyłem, że to jest po prostu jedna wielka ściana płaczu i to są krzyki rozpaczy. Zacząłem prostować pewne sytuacje, zacząłem tłumaczyć, jak to wszystko wygląda, jak należy kierować swoją chorobą i za każdym razem najpierw kończyło się to odcięciem mnie od możliwości komentowania, wyrzucaniem z grupy, ewentualnie atakami ad personam, wszystkie możliwe możliwości, żeby mnie oczernić, zdyskredytować itd., itd. Na największych grupach już się teraz nie patyczkują, tylko ja jestem na tej czarnej liście, więc ja w ogóle tam już nie wejdę, nie? W ciągu jednego roku z tej największej grupy, gdzie administratorów jest bodajże 7, i od razu mówię Państwu, bo ja też ze względu na te doświadczenia założyłem własną grupę, bo skoro mnie zamilczano, no to stwierdziłem, to ja po prostu sobie założę własną grupę. Tych 7 administratorów, którzy sami są cukrzykami, na przykład typu 1, oni, na przykład jeżeli mamy ten, jak to się mówi, ten dzień, gdzie się je pączki, jak to jest, tłusty czwartek, tak? To oni, to są takie zawody, kto zje więcej pączków, nie? Cukrzyk, tak? Wszyscy są cukrzykami i oni się chwalą tym, ile pączków dziennie zjedli, nie? I potem jest tylko komentarz, że a, tam wiadro insuliny. Mhm, okej, dobrze. A powiedzmy pół roku później widać tą samą osobę, zdjęcie z wlewów z kwasu R-alfa-liponowego. To jest taki kwas, który powoduje, że neuropatia się cofa. W sensie wlewy z tego, tak? Bo te takie ilości sprzedawane w aptece to niekoniecznie. Proszę? Działa, tak. To znaczy to działa, tylko jest problem taki, jeżeli ktoś ma w rodzinie problem z rakiem, to raczej bym tego nie brał, dlatego że nie wiadomo, w której fazie rozwoju komórki rakowe są. Jeżeli są w tej czynnej, to wtedy wlewy z tego kwasu R-alfa-liponowego powodują przyspieszenie choroby. No ale to już abstrahując od tego. Także te fora, te grupy facebookowe no są kierowane przez przemysł farmaceutyczny. Także tam nie przedrze się osoba, która ma inny pogląd na całą sytuację. To od razu Państwu mówię. Po tych doświadczeniach, gdzie zostałem wyrzucony 7-krotnie w ciągu 1 roku z jednej grupy tylko, mówię o jednej grupie teraz, tej największej. Ja stwierdziłem, że założę własną grupę na Facebooku, gdzie po prostu będę zamieszczać informacje trochę z książki doktora Bernsteina, trochę z własnych informacji, które zaczerpnąłem w internecie. I tym sposobem tak to się ta moja przygoda zaczęła, natomiast bardzo szybko zauważyłem, że zgłaszają się do mnie osoby i ja nie jestem w ciągu 5-10 minut rozmowy telefonicznej wyjaśnić czegokolwiek o tej chorobie, to jest niewykonalne. I najlepszym sposobem byłoby po prostu, żeby te osoby przeczytały książkę doktora Bernsteina. I tutaj kolejny ząg, dlatego że książka po raz pierwszy ukazała się w Ameryce w 1978 roku. Do 2010 roku ukazało się ich 6 edycji. Najnowsza edycja z 2010 roku. Mamy dzisiaj 22. 12 lat ta książka nie została wydana w języku polskim. Natomiast mam informację z drugiej ręki, że o protokole Bernsteina wiedzą lekarze. Już w latach 90. nawet były szkolenia z tego protokołu w Polsce. Także ja stwierdziłem, że okej, tej książki nie ma w języku polskim. Te osoby, które się do mnie zgłaszają, nie władają językiem polskim, więc stwierdziłem, w sumie czemu nie, mogę to przetłumaczyć, żaden problem. Dlaczego? W zasadzie mi się wydaje, że tylko myślę dlatego, że czułem się zobowiązany w stosunku do osób, które jeszcze nie mają tej wiedzy, żeby po prostu tą wiedzę przekazać. Więc ja tą książkę po pracy w ciągu 9 miesięcy przetłumaczyłem. Ja potem z własnych pieniędzy zapłaciłem za redakcję tekstu osobie, która no i była redaktorką, jeszcze mieszkając w Warszawie, w tej chwili jest w Kanadzie, która zna język polski i angielski, dlatego że zależało mi na tym, żeby ta osoba jednak mogła sięgnąć do tekstu źródłowego, przeczytać sobie to samemu i wyrobić sobie opinię, czy ja to dobrze przetłumaczyłem, czy nie. To, że ja zapłaciłem za redakcję tekstu. Został ten tekst również przeczytany przez lekarza, ale nie diabetologa, dlatego że żaden diabetolog, z którym się kontaktowałem, nie był w stanie, nie chciał tego tknąć kijem od szczotki tego nie chciał tknąć. Więc koniec końców udało mi się dzięki panu Gabrielowi dotrzeć do osoby, która jest lekarzem i która tą książkę była w stanie mi, no powiedzmy, zrecenzować. Potem jeszcze udałem się do farmaceuty, który również tą książkę przeczytał i w tym kontekście, bo nie wszystkie leki, które są dostępne w Stanach, są dostępne w Polsce. Też z własnej kieszeni to było opłacone. Ta osoba nie zgodziła się na to, żeby jej imię i nazwisko widniało w książce. To też niech Państwo o czymś zaświadczy. Także są tylko inicjały tej osoby, dlatego że ona się absolutnie nie zgodziła, żeby jej dane osobowe istniały w tej książce. Dobrze. Także to wszystko było jakby z moich pieniążków, okładka z moich pieniążków. Znaczy ogólnie no, zainwestowałem swoje własne pieniądze w ten projekt. Czas, pieniądze, energię. Do tego jeszcze po godzinach prowadzę tą grupę dla cukrzyków. Ona się nazywa Protokół doktora Bernsteina dla cukrzyków na Facebooku. W tej chwili mamy już 4000 członków. Także to też się rozwija. Do tego założyłem kanał YouTube, gdzie po prostu jakieś tam pogadanki nagrywam. To, że stałem się sławnym blogerem i youtuberem. Do tego, żeby jeszcze wzmocnić przekaz, prowadzę też konto instagramowe, gdzie zauważyłem, że ludzie jakby mają problem z tym, że nie wiedzą, co mają jeść w momencie, w którym oni muszą przejść na inny rodzaj diety. Jakby kończy im się imaginacja. Nie mają pojęcia po prostu, jak mają to ugryźć. Więc ja po prostu, jeżeli coś sobie gotuję, to robię tego zdjęcie i zamieszczam na Instagram i to tam też ma jakieś osiągi. Także to też. Dużą pomocą w propagowaniu tej idei są dla mnie bracia Rodzey. Być może część z Państwa słyszała o tych personaliach medialnych. Ja do nich napisałem, ja nie mogłem się z nimi skontaktować, więc ja napisałem im list, taki zwykły list. Wysłałem list pocztą ze Szwajcarii i po miesiącu oni się do mnie odezwali. I ich przedmowa jest w książce doktora Bernsteina. Także to jest to, o czym chciałem powiedzieć. Jeszcze tylko spojrzę, momencik. O czym tu jeszcze można powiedzieć? Mity sobie zostawimy. Wiem, że czas nas też trochę goni. I jeszcze wspomnę w takim razie jeszcze o paru istotnych rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, zostały wykonane analizy na danych z holenderskiego NFZ-u, holenderskiego i duńskiego, które wykazały jednoznacznie, że od hemoglobiny glikowanej rzędu 5%, czyli to są średnie cukry, no powiedzmy 100, już uproszczając przekaz, od cukrów średnich rzędu 100 w górę zaczynają się wszelkie powikłania cukrzycowe. Czyli nie ma znaczenia, bo takim punktem zwrotnym jest bodajże 5,6 albo 5,7%, czyli cukry na poziomie 125 średnie, gdzie diagnozuje się stan przedcukrzycowy bodajże, albo już cukrzycę, w tej chwili nie wiem, ale jest tak, że przy 120 chyba 5, jak się ma średnie cukry, to już jest stan przedcukrzycowy, 140 to już jest cukrzyca. Chciałem tylko Państwu jakby zwrócić na to uwagę, że jeżeli robią Państwo podstawowe badania i jeżeli ten poziom hemoglobiny jest powyżej 5%, wkraczają już Państwo na taką ścieżkę, gdzie możliwe są, mimo iż nie są Państwo zdiagnozowani, wzrasta ryzyko powikłań cukrzycowych. Jakie to są powikłania? No to są powikłania makrowaskularne, tak, czyli miażdżyca, choroby serca. To są powikłania ze względu na oczy, tak, czyli jaskra, zaćma, plamka żółta i te sprawy. To są też nerki od poziomu 120 mg na decylitr dochodzi do uszkodzenia komórek mezangialnych, tak, czyli mówimy o nerkach. I tak dalej, i tak dalej. Mózg, czyli demencja i to wszystko ma ścisły związek z tym, co jemy. Także o tym należy też pamiętać. Jeżeli chodzi o osoby, które mają cukrzycę lub stan przedcukrzycowy, bardzo, 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 bardzo proszę zapoznać się z książką Bernsteina, dlatego że tam jest jakby wszystko doskonale wyjaśnione, jak to funkcjonuje, natomiast podstawą jest dieta. 85% leczenia to jest trzymanie diety. I to mówię z całą powagą sytuacji. Bez prawidłowej diety następuje progres choroby. Jeśli chodzi o... Momencik, jeszcze tylko spojrzę. Wiem, że nas czas trochę goni. Jeśli chodzi o książkę Bernsteina. Co to w ogóle jest? Dlaczego to jest taka rewolucja czy rewelacja? To są... Może inaczej. Zacznę od tego, kim jest Bernstein. Bernstein jest inżynierem, on powinien być fizykiem jądrowym, natomiast ze względu na chorobę on nie był w stanie funkcjonować przez pierwsze 42 Przez pierwsze 42 lata choroby nie był w stanie funkcjonować jakoś porządnie. Ta choroba go po prostu wtrącała powoli do grobu. Także on z racji swojego zdrowia nie był w stanie pójść na studia medyczne, więc został inżynierem. Przerwał swoją karierę, mając chyba 3 dzieci na karku i żonę, i stwierdził, że jeżeli on nie jest w stanie przebić się ze swoją metodą leczenia, to on po prostu musi zostać lekarzem samemu. Więc on po prostu rzucił pracę dyrektora w firmie jakiejś tam inżynieryjnej i poszedł na studia. Zrobił tytuł lekarza, wydał swoją książkę, bo nikt mu tej książki nie chciał wydać bez tytułu lekarza, więc on tą książkę wydał już po tym, jak został lekarzem. Jak to się stało w ogóle, że on trafił na tą metodę? On był pierwszą osobą na świecie, która mierzyła sobie poziomy glikemii ze krwi. Z racji tego, że był właśnie tym dyrektorem w firmie inżynieryjnej, to dostawał czasopisma branżowe i w jednym z tych czasopism ukazała się reklama glukometru, pierwszego glukometru przeznaczonego dla szpitali, dlatego że problem wtedy polegał na tym, że jak przywożono jakąś osobę nieprzytomną do szpitala w nocy, to laboratoria były zamknięte i oni nie wiedzieli specjalnie, czy ta osoba straciła przytomność ze względu na to, że wypiła za dużo alkoholu, czy jest to po prostu stan zagrażający życiu, zdrowiu, bo ta osoba jest w ciężkiej hipoglikemii, czyli ciężkim niedocukrzeniu. Ten sprzęt był przeznaczony dla szpitali, to było 1,5 kilowagi wielkości Biblii. On z racji tego, że jest inżynierem, odciął kabel zasilający, dorobił do tego zasilanie na baterię i nosił to takie pudełko 1,5 kilowe ze sobą wszędzie i zaczął po prostu mierzyć glikemię posiłkową. Ku swojemu zdumieniu zauważył, że coś tu jednak nie gra, bo te cukry po prostu wędrują w kosmos albo idą tak strasznie w dół, że po prostu no jest dramat. Metodą prób i błędów doszedł do tego, że jedyne, co nie podwyższa mu poziomu glikemii, no właśnie jest dieta naszych praprzodków, tak? Czyli przede wszystkim żywienie się białkiem i do tego jakieś tam warzywa białe lub zielone, o kolorze, tak, białe lub zielone, rosnące nad ziemią, czyli warzywa liściaste ogólnie rzecz biorąc. Tą metodą prób i błędów również udało mu się wynaleźć metodę wielokrotnych wstrzyknięć, bo do tej pory było tak, że się wstrzykiwało jedną tylko dawkę na całą dobę i potem się walczyło z tymi niedocukrzeniami non-stop. Także on też wymyślił tą metodę i wokół tego wszystkiego stworzył swój protokół. Nikt mu tej książki nie chciał wydać, odbił się od ściany, więc poszedł na studia, został lekarzem, wydał książkę i zaczął ludzi leczyć. Pierwsze podstawowe założenie to jest, że małe dawki powodują małe błędy. To znaczy, że jeżeli dajemy sobie bardzo mało leków czy insuliny czy czegokolwiek, to w przypadku jakiegokolwiek błędu, który niechybnie nastąpi, jest nam bardzo łatwo taki błąd skorygować. I to stoi to jest przeciwstawne do tego, co głosi establishment. Druga rzecz, dieta naszych praprzodków, czyli to już wspomniałem. Trzecia rzecz, w przypadku cukrzyków to jest stały jadłospis. To jest chyba najcięższe, co można wykonać, co można zrobić. Co to znaczy? Na początku przestawiania się jest niezwykle istotne, żeby pacjent miał stały jadłospis, czyli je to samo na śniadanie, to samo na obiad, to samo na kolację. Czyli na śniadanie się ustala, że je 3 jajka i parówkę. Na obiad sobie ustala, że je steka z surówką, na kolację sobie ustala, że je makrele, nie wiem, z oliwkami, czy co tam sobie chce. To już nie ma znaczenia, ale ustala sobie jakiś jeden stały jadłospis, do tego stałego jadłospisu dostosowuje leki i wtedy jak już wie, że tak powiem organoleptycznie, że te posiłki sycą, że te dawki są dobre, że ta glikemia jest na równym, stałym poziomie, okej, no to możemy tak funkcjonować dalej, a jeżeli nam się już nudzi, możemy zmienić na kolejny, inny stały jadłospis. Robimy dokładnie to samo i w przeciągu roku mamy już, że tak powiem, przepisy, w sensie takim, że wiemy, co, o ile konkretnie nam podnosi i jaki rodzaj leków czy insuliny jest temu zaradzić w stanie, nie? Także tak to wygląda. Także jest to trochę ciężkie na początku, natomiast efekty są natychmiastowe i zmiana samopoczucia i stanu zdrowia i też życia jest diametralna. Także też warto mieć to na względzie. Dobra, to jest to. Co my tu jeszcze mamy? Częste monitorowanie glikemii, ale to już jest standard w tej chwili. Najlepsze są te czytniki do mierzenia. Co dalej? Imitowanie fizjologii insuliny bazowej ludzkiej, to znaczy każdy z nas wytwarza insulinę bazową tak zwaną, czyli taki stały poziom jest insuliny ciągle w krwiobiegu po prostu dlatego, że bez tej insuliny, tak jak w moim przypadku, ten cukier cały czas by szedł do góry. Chodzi po prostu o to, że lekarze proponują, żeby raz dziennie tą insulinę wstrzykiwać w przypadku cukrzyka typu 1 czy tam 2 i patrzeć, co się dzieje, natomiast ta metoda nie działa. Jest to opisane doskonale, dlaczego i jak w jego książce. Czysta glukoza na niedocukrzenia w przypadku cukrzyków, to znaczy, że jeżeli mamy cukrzyka, to często się mówi, jakiś tam soczek, jakieś tam mleczko, jakiś tam cukiereczek, cokolwiek. Powiem tak, proszę tego nie robić. Od tego jest glukoza w kostkach, żeby jej używać, dlatego że ona ma jedną stałą, tą samą wagę i można sobie sprawdzić dokładnie, o ile jedna kostka podwyższa nam cukier, i tym sposobem, sprawdzając krwi, jaki mamy cukier, możemy doskonale podnieść ten cukier do tego poziomu, który nam pasuje, a nie tak, że wypijemy pół litra coli i potem patrzymy, co się dzieje, nie? Także to jest kolejna rzecz. Jedyne fizjologicznie dawki insuliny, to już wspomniałem, czyli minimalne, absolutnie minimalne dawki, a nie wiadra, tak jak jest to wszędzie promowane. I też to, o czym Bernstein być może nie mówi konkretnie, w sensie dokładnie w ten deseń, natomiast to jest jakby całkowita prawda, która jest pomijana przez lekarzy, a mianowicie nasze mięśnie i jelita również są organami endokrynnymi. O tym należy też pamiętać. To oznacza, że kolejność, w jakiej jemy dane pożywienie, również ma znaczenie. To jest jakby jedna rzecz. I druga rzecz, że mięśnie są niezwykle istotne. Czyli jeżeli ktoś uprawia wysiłek siłowy, no to tak jak się to często mówi, mięśnie spijają glukozę. I na koniec jeszcze, bo już widzę, że mi się czas kończy, na koniec jeszcze taka informacja dla Państwa wszystkich. Żeby sprawdzić, co tak na dobrą sprawę się dzieje, jeśli ktoś uważa, że coś tam się zaczyna dziać niedobrego z cukrami, podstawowym kryterium powinno być badanie stężenia insuliny w krwiobiegu. To jest tak zwana krzywa Krafta, która na przykład w Anglii nie jest nie do wykonania, dlatego że to by trzeba iść do szpitala i tak dalej, i tak dalej. Co to jest? Ten człowiek wykona ponad 14 000 krzywych insulinowych, czyli nie w przypadku każdego pacjenta, który przekraczał próg jego gabinetu, on zlecał, że pacjent siedzi 5 godzin na przysłowiowym tyłku i mierzy mu się po obciążeniu nie tylko poziom glukozy, ale też poziom insuliny. I na tej podstawie on doszedł do wniosku, że ponad 60 pacjentów, których przyjmuje, ma utajoną cukrzycę, dlatego że wyrzut insuliny po obciążeniu jest nieadekwatny w stosunku do tego, co powinno nastąpić. Także z tym Państwa zostawiam. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, co się tak naprawdę dzieje, to należy wykonać po prostu krzywą insulinową i to jest podstawa do tego, żeby stwierdzić, czy ktoś ma problem z cukrami, czy nie. Zapraszam do pytań. Książka będzie na moją rodzinę, podejrzewam, czyli na początku października. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy panu Łukaszowi. Książka będzie w przyszły piątek. Już Joanna, daje ci mikrofon. Proszę Państwa, teraz pytania. Mam pytanie, czy Bernstein różnicuje dietę ze względu na wiek pacjenta? Bo pan jest młody, to może inaczej organizm reaguje niż w starszym wieku. A drugie, w ostatnich komentarzach było coś mowa o, że psiankowate, że coś się powinno jeść jako odtrutkę dla psiankowatych. Jakby pan słówko na ten temat mógł powiedzieć. Dobrze. Tak, Bernstein różnicuje, to znaczy... Wiemy doskonale, że w przypadku młodego człowieka do wzrostu on potrzebuje między 2 a 5 gram białka na kilogram masy ciała. To jest jakby podstawowa rzecz. Zgłaszają się do mnie mamy czy rodzice dzieci i często mówią, że ale my się żywimy zdrowo. A moje pierwsze pytanie jest takie, ile gram białka na kilogram masy ciała dziecko je? Jeżeli je, a przeważnie nie je tych 2 gram, to w ogóle nie ma o czym mówić. Także to jest okres szybkiego wzrostu. Jeśli chodzi o starość, tak samo. Im więcej białka, tym lepiej, dlatego że zapobiega się sarkopenii i też bardzo ważne jest, żeby w miarę możliwości utrzymywać stały wysiłek siłowy. Siłowy dlatego, że on po prostu najbardziej mobilizuje mięśnie, a chodzi po prostu o to, żeby w jesieni życia wciąż jeszcze być w stanie, być zdolnym do tego, żeby sobie radzić samemu, prawda? Natomiast zanik mięśni powoduje to, że to staje się często trudne lub niewykonalne. Także to jest pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o psiankowate, może powiem w ten sposób. To jest dokładnie tak jak z inhibitorami SLGT2, że ja do końca nie rozumiem tej logiki. Ja bym po prostu proponował odstawić psiankowate. Jeżeli To znaczy tak, Bernstein mówi o tym, że można zjeść 2 plasterki pomidora do posiłku. Także to jest porządek. Znaczy wiadomo, że może tak. Każdy jest inny, każdego organizm reaguje trochę inaczej, natomiast doskonale wiemy, że psiankowate nie są najlepszym jedzeniem. Tak, kartofle też, tak, oczywiście. Mhm. Jest coś za coś, zawsze jest w życiu coś za coś, nie ma nic za nic. Proszę. Ja mam 2 pytania. Pierwsze pytanie to pan podaje przyczyny i problemy z profesjonalistami, którzy mają się tym zajmować. A ja bym proponował, żeby pomyśleć nad tym, że te przyczyny z medycyną i firmami farmaceutycznymi są podobne w innych profesjach. To nie jest jedyna profesja, która w jakiś sposób jest podniszczona przez nasze współczesne życie, że wiele tego jest. A druga rzecz, którą chciałbym zaproponować, że są pewne przyczyny tych przyczyn. I te przyczyny przyczyn są bardziej związane z moją profesją, to znaczy z uczeniem ludzi, że dzieci się nie uczy staranności i wysiłku, nie uczy się kaligrafii, nie uczy się takich rzeczy, które nie przynoszą natychmiastowego wysiłku, ale przynoszą dyscyplinę pracy. A oprócz tego, że nie uczy się już nikogo praktycznie metody scholastycznej, tylko metody naukowej, że robimy badania, co wychodzi z eksperymentów i tak dalej. Natomiast nie uczy się tego, żeby starannie wysłuchać przeciwnego punktu widzenia i zrozumieć, dlaczego oni tak myślą, skoro tak, taki przykład, skąd ci Rosjanie wzięli te swoje przekonania o III Rzymie. No wzięli skądś, niestety, tak to wygląda. I to w związku z tym też pytanie dla pana. Ci pana przeciwnicy, dlaczego oni to robią? Oni to nie tylko dlatego, że oni są źli i pazerni i zysk chcą osiągnąć. Ja uważam, że zysk jest znakiem życia w społeczeństwie, nawet w złym społeczeństwie. Bez zysku nie ma życia. I ten moment, kiedy zaczęliśmy być cukrzykami wszyscy, to jest jednocześnie ten sam moment, kiedy masowy głód przestał być problemem ludzkości. Tak w ten sposób dokarmiliśmy ludzi tymi różnymi preparatami. No i niestety naprawiliśmy jakiś inny problem, tworząc bardzo poważny nowy problem. Ja mieszkam w Stanach Zjednoczonych. W porównaniu ze Stanami, to w Europie jest doskonale. Amerykanie są teraz najgrubszym społeczeństwem na świecie. To się nie gonią rzeczywiście, bo robią postępy. Tak, bo robią postępy cywilizacyjne, to znaczy rozwiązują poprzedni problem, więc ja wiem, ja tak zachęcam do zrozumienia tego złego po drugiej stronie, bo oni mają jakieś swoje przyczyny, tylko żeby oni posłuchali naszego punktu widzenia, bo z reguły jak pan przedstawi ten punkt widzenia, to pana usuną z tego forum, albo usuną z wydawnictwa, usuną stamtąd, bo niestety taka jest ich metoda, bo oni się tylko metody naukowej, a nie scholastycznej uczyli. Dziękuję. Dziękuję za ten komentarz. Chciałem tylko jeszcze uzupełnić, to jest bardzo dobre, 2 takie bardzo dobre punkty. Pierwsza jest taki, że motto Bernsteina brzmi: robimy to, co działa, a nie to, co teoretycznie powinno działać, choć nigdy nie działa w praktyce. To jest jakby pierwsza rzecz. I druga rzecz, tak, zima nigdy nie następuje. Nigdy nie następuje głód. To jest to, w czym jako gatunek, z czym borykaliśmy się jako gatunek ludzki od początku. Nie ma głodu. W pierwszym lepszym sklepie można się najeść za 5 zł. Także tu jest jakby kłopot, prawda? I jakby klucz tej choroby jest taki, że jej nie widać i jej nie czuć do momentu już, jak jest za późno, żeby cokolwiek zrobić. Czyli osoba, która sobie lekceważy, bo dobrze się czuje, w tym momencie do tego stopnia zapadnie na zdrowiu, że albo po prostu umrze, albo będzie już no po prostu osobą wysoce niepełnosprawną. Także to tyle. Dziękuję. Jeżeli można... Może tak powiem. W przypadku cukrzyków absolutnie odradzam głodówki. Bernstein jest zdecydowanym przeciwnikiem głodówek u cukrzyków. Jeżeli można w uzupełnieniu państwa... Tak, radzę to samo. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ja nie jestem lekarzem, średnio odbywam jakieś 5 rozmów tygodniowo z cukrzykami, z rodzinami cukrzyków poprzez tą grupę. Mówię o osobach, które po prostu zgłaszają się do mnie, mamy jakieś rozmowy telefoniczne. I podstawową metodą zarządzania cukrzycą w środowisku domowym jest, że cała rodzina przechodzi na taki sam model żywienia i za każdym razem informacja zwrotna jest taka, że wszyscy, którzy tak postępują, to nie tylko cukrzyk, mają się o wiele lepiej niż mieli do tej pory. Zawsze, w każdym jednym przypadku. W uzupełnieniu wypowiedzi pana profesora, który wspomniał o wolnych zawodach, i pana, który wspomniał o marchewce, chciałbym państwu zwrócić uwagę na to, że jest i kij, i marchewka, czyli nie ma wolnych zawodów. Wolnych zawodów nie ma przede wszystkim dlatego, że istnieją komisje etyki najrozmaitsze, które w przypadku nauk medycznych działają w sposób w mediach opisywany. Czyli różnego rodzaju wypowiedzi, działania są sekowane przy pomocy właśnie tego typu instrumentów. Tak samo jest wśród prawników. Proszę sobie wyobrazić wyrok sądu dyscyplinarnego, który mówi, że stwierdzenie, że ktoś popełnił czyn niedozwolony, nie, że osoba jest przestępcą, że ktoś popełnił czyn niedozwolony, jest karane w ten sposób, że jest to powiedzenie dyfamujące, czyli to powiedzenie narusza czyjeś dobra osobiste. To oznacza, że nie można wnieść zarzutów i nie można uczestniczyć w procesie, nie można nikogo o popełnienie tego czynu oskarżać. Jest to likwidacja w pewnych sytuacjach, w stosunku do pewnych osób, możliwości wykonywania zawodu, tak jak likwiduje się to w przypadku lekarzy. Ja kiedyś miałem do czynienia z taką sytuacją w aptece. Nie mogłem odebrać leku, który był lekiem bardzo specyficznym. To znaczy zażycie jego przez osobę, której nie był przepisany, groziło śmiercią po prostu. I okazało się, że on jest przypisany do innej recepty i po 20 minutach go znaleziono. Wszcząłem postępowanie dyscyplinarne, nikt na to nie zareagował, bo to przez ten aptekarz naraził kogoś na utratę życia. Zwyczajnie to nie działa. Korporacja cieszy się swoimi prawami, więc nie byłoby możliwe tylko funkcjonowanie tego systemu w sytuacji, kiedy działa wyłącznie marchewka. Musi być kij, który egzekwuje należyte zachowania. I z taką sytuacją chyba w tej chwili mamy do czynienia. Jedynym krajem, w którym, nie wiem czy pan profesor to potwierdzi, w którym taka sytuacja nie ma miejsca, są Stany Zjednoczone. Proszę zauważyć, kto wygrywa wielkie, spektakularne procesy w Stanach Zjednoczonych. Tylko maleńkie, prowincjonalne kancelarie, jedno-, dwuosobowe, z niewielkim gronem, bo oni nie mają żadnego konfliktu interesu. My kiedyś mieliśmy do czynienia z taką to sytuacją, że kancelaria nam podsunęła, kancelaria naszego klienta podsunęła do podpisania dokumentu, z którego wynika, że jeżeli w wyniku konfliktu interesu oni utracą klienta, bo nie będą mogli go reprezentować, bo nas reprezentują, to my mamy zapłacić wynagrodzenie. To jest ten poziom absurdu. Dziękuję. Dziękuję za ten komentarz. Ja chciałbym się odnieść tylko do jednej kwestii, którą uważam za bardzo ważną, mianowicie pan ma szczególny typ cukrzycy, a większość osób, które tutaj na sali słyszały o cukrzycy, słyszały prawdopodobnie o tej drugiej cukrzycy, czyli cukrzycy typu drugiego. I chciałbym tylko przestrzec, bo sposoby postępowania są zupełnie odmienne, ponieważ przyczyna choroby jest zupełnie odmienna. Dlatego chciałbym bardzo, bardzo, bardzo tutaj mocny nacisk położyć na jedną rzecz, że to, co jest dobre dla osoby z cukrzycą typu pierwszego, nie musi, najprawdopodobniej nie będzie w wielu miejscach dobre dla osoby z cukrzycą typu drugiego. I tylko tyle bym powiedział, bo jak rozumiem, nie jest to konferencja medyczna, czyli... Natomiast no, duży szacunek dla pana przenikliwości. Tutaj bym się odniósł tylko jeszcze do jednej rzeczy. Cukrzyca typu drugiego, nawet w bardzo zaawansowanym stadium, jest odwracalna, o czym lekarzowi z dyplomem praktykującemu nie wolno mówić. Ja jako lekarz trafiłem na informacje w internecie i oburzyłem się, że takie korale Mecyje można mówić w szerokim internecie. I włączyłem ten film i okazało się, że był to pierwszy dzień zdobywania wiedzy niedostępnej na studiach medycznych. Miałem godzinę dietetyki w czasie zajęć higieny. Więc trudno jest mieć do lekarzy pretensje i mam wrażenie, że to jest tak. Profilaktyka nie ma nic wspólnego z medycyną, bo lekarz zajmuje się leczeniem. I tym tak naprawdę powinien się zajmować. Natomiast profilaktyką być może powinien zajmować się kto inny. Ale tak jak być może wielokrotnie się pojawiały na przykład utyskiwania, że nasza edukacja na przykład nie ma aspektów finansowych, ta powszechna, że nie uczy się dzieci tego, co naprawdę im się w życiu przyda, to jest też element, profilaktyka i dbanie o własne zdrowie jest elementem podstawowym, fundamentalnym. Edukacja, służba zdrowia, no na pewno jeszcze parę znajdziemy takich fundamentów. I teraz tak, jeżeli służba zdrowia jest państwowa, to pacjent nie ma żadnej motywacji finansowej do tego, żeby dbać o swoje zdrowie, zanim będzie musiał z niej skorzystać. I to jest, uważam, korzeń, no ten praźródło problemu. I chciałem jeszcze tylko powiedzieć, nie obrażając nikogo, kto ma cukrzycę typu drugiego, że żeby mieć cukrzycę typu drugiego, to trzeba na to długo i usilnie pracować. Predyspozycja genetyczna to jest jakiś fragment. 15%. Cała reszta to jest nasza ciężka praca wynikająca z naszych nawyków. A jak powiedział ktoś, consuetudo est altera natura, więc to zmienić u cukrzyka typu drugiego. Nobel, jak ktoś to opracuje w sposób systemowy. To tylko tyle. Tak, właśnie chciałem... Proszę Państwa, jeszcze dwa pytania, bo musimy kończyć, ponieważ następny... To ja króciutko, nie będzie koreferatu. A, przepraszam. Tak, żeby... Dwie rzeczy. Zachęcam osoby z cukrzycą typu drugiego do kupienia i przeczytania książki doktora Bernsteina, przestudiowania jej i wykonania takiego eksperymentu poznawczego, to znaczy przejście na jego model żywienia na 2 tygodnie i przekonanie się, jak daleko myli się doktor Bernstein. To jest pierwsze. A drugie, tak jak mówi profesor Robert Lustig, cukrzyca to jest 15% genetyka, a cała reszta to jest środowisko. Czyli jak dbasz, tak masz. Dziękuję. Ja króciutkie pytanie. Co z błonnikiem? Może tylko jeszcze szybko rozwinę. Musi być błonnik pochodzący ze zbóż. Takie zdanie czytałam. Z warzyw nie wystarczy. Trzeba spożywać zboża, nawet nie mielone, tylko płatki i kasze grube, bo tego wymagają nasze... To jest niezbędne dla naszych jelit. To jest mit. Sam jestem osobą, która praktycznie jest na diecie karniwora przez większość roku. To znaczy, że ja odżywiam się tylko i wyłącznie mięsem, produktami odzwierzęcymi i tam, no dobra, no 1-2 plasterki, może czasem pomidora, troszkę liści sałaty, to jest wszystko. Ja nie mam absolutnie żadnego problemu z wypróżnianiem, to jest jakby pierwsza rzecz. Doktor Bernstein doskonale to opisuje w swojej książce, tak zalecam do kupienia książki, gdzie jest ten problem doskonale opisany. To jest mit, to nie ma prawa, dlatego że no, to tak nie funkcjonuje. Nie mam teraz czasu, żeby zagłębiać się w to. Przepraszam. Ja chciałam się odnieść w sumie do tego, co pan powiedział w zdaniu, do tego, co pan doktor powiedział i tu ktoś pytał, jak się odżywiać. Wypowiedział pan zdanie... Normalnie odżywiający się wysokowęglonowodanowo zdrowy człowiek. To jest do czasu. Nie ma takich ludzi, którzy odżywiają się wysokowęglowodanowo i są zdrowi do końca życia, do starości, nie wiem. To jest pierwsza sprawa. Pierwsza i najważniejsza sprawa. Węglowodany to jest po prostu jedno wielkie zło. Druga sprawa. Wystarczy jeść tłuszcze i organizm też sobie jakoś na te tłuszcze, na węglowodany przerobi. Ja przeszłam przez różne diety w swoim życiu, szukałam zdrowego sposobu żywienia i uważam, to druga sprawa jest, że nie powinniśmy w ogóle używać terminu dieta, bo to straszy ludzi. tylko sposób odżywiania to jest to, czym powinien się człowiek kierować w swoim życiu. Zacząć od hasła niskowęglowodanowy przez sposób odżywienia ketogeniczny do karniwora przez wcześniej jeszcze był ktoś taki w Polsce jak dr Kwaśniewski, który też miał bardzo dobre pomysły i powinniśmy tędy iść. Ja tylko chciałam bardzo przyklasnąć temu, co pan mówił. I tędy jest droga. Niskie węglowodany po prostu. Ja tylko powiem, że węglowodany są po to, żeby nas tuczyć, prawda? Jeżeli ktoś tego potrzebuje, to jak najbardziej. To jest najszybsza metoda na utuczenie kogoś. Ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Tutaj było też pytanie, o jak to się ma do dna moczanowej. Dna moczanowa wynika z uric cycle. W tej chwili nie jestem w stanie po polsku tego powiedzieć, ale wystarczy jeść dużo owoców i ma się gwarantowaną dietę moczanową. A jedząc wysokobiałkowo po prostu to się cofa. Chodzi po prostu o wysokobiałkowo. Białko istnieje tylko może jest tłuszczem, tak? Także wykluczając owoce, a przechodząc na styl bogato białkowy żywienia, dochodzi do cofania się tego dny moczanowej, tak. Co ma zrobić pacjent, któremu właśnie zalecono dietę antycholesterolową? Ja myślę, że to jest kolejna książka, którą być może uda nam się wydać, dlatego że to jest mit, dlatego że nasza wątroba wytwarza do 7 razy tyle cholesterolu, co my jesteśmy w stanie zjeść w ciągu dnia, więc ja nie za bardzo rozumiem. Poza tym jesteśmy zbudowani z cholesterolu. Osoby, które mają bardzo niski cholesterol, bardzo mocno cierpią. Jest taki syndrom opica, bodajże się nazywa, gdzie ta osoba po prostu umiera, wykrwawia się na śmierć. Żyją takie osoby do 14 lat może najwyżej, także to jest mit. Proszę Państwa, pan Łukasz jeszcze chwilę z nami będzie, więc jak ktoś chce zadać jakieś pytanie, to w kuluarach.